Siemneczko! Moi kochani widzowie, dawno wiem, że nie było Heroesów, ale wybaczcie konferencję. Jak dobrze pamiętacie, konferencje dosyć mocno tutaj nas zaatakowały, a jako, że oprócz Heroesów i innych gierek robię też newsy gamingowe, jeżeli nie wiecie, to zapraszam do sprawdzenia. Więc no, byłem zobligowany, aby pociągnąć temat newsów gamingowych. Także jedziemy tutaj dalej, zobaczymy, co tu się wydarzy. Bo my tu mamy dwóch czerwońców, którzy sobie tak latają jak dzikusy. Tarnum tu poleci, a ty sobie tutaj sieć. Też to jest... Aha, dobra, to jest ten na dole, to jest ten na górze, tu. Glimmer nie wygląda na jakieś większe zagrożenie. Dobra, i tu mamy zamek, który mamy cisnąć, ulepszać, tak? Atak kosztem ludów. Dobra, Kyrę na razie sobie zrobi ten. O. Zobaczymy, co tu się będzie działo. Czy chłopcy zrezygnują? Dobra, jesteś mój. On ma smoki. Tak czułem, że to zrobi. Dobra, i ty jesteś do ogarnięcia. Wiem, trochę chaotycznie buduję ten zamek. Z tej strony jedziesz. No to możesz podjechać z tej. Ale jako, że jest dzień szósty, to ja może bym poleciał zrobienie ratusza. Paken. Najgorzej. Wlazł sobie w sanktuarium i jest nietykalny. Ale to zaraz go dorwiemy. Weź sobie doładuj. Weź sobie zgarnij. Pojedź tu, będziesz taką zmyłą trochę. Teraz tak, bo ja mam 32 koła. Przepraszam. Więcej. 325 koła. Więc jak postawię ratusz. To była dobra decyzja. Stawmy sobie te rzeczy. Muszę dać się rozkręcić. Zagraźnik. Dobra, ruszył. Teraz tego goń. Ale myślę, że i Kyrę wyleci go tutaj złapać. Zrobimy tak zwane dwufrontowe wejście. Temat. Przyszliśmy zagajnik, magiczne źródło potrzebujemy. Okej, tu poleciałeś. To był twój błąd. Kyrę, jesteś w stanie go dorwać? Nie, nie jesteś, ale trudno. Okej, próbowałeś uciec. Teraz tak, czy dać dla Kyrę, czy... Bo Tarnum ma 18, a my tutaj... Do 18 jest dojazd max, tak? Zróbmy tak, Tarnum. Daj mu to, daj mu to, daj mu to. Nawet możesz na chwilę dostawać te rzeczy. Chociaż nie, bo tu będziesz miał szczęście wyżej. No, wyrównaj. Mogę przyspieszyć. 325. Oj, oj, oj. Nie powiem, mogłem dać przyspieszenie. Dobra. Teraz możesz oddać co... To co należy. Chociaż sobie możesz całe wojsko zdeponować. Tarnumowi. Artefakty te... Tutaj trzy. A, teraz Pegazem. Znaczy... Pegazem? Jednorożcem. To ja gadam za głupoty.
Dobra, i Tykerę wróć sobie do zameczku. A my Tarnumem. Byśmy się tu przemieścili, może co? Teleport do zamku. Ewentualnie stąd tu byśmy weszli. Więc to jest. No, przejścia, więc i tak musimy do Wild Willow się przenieść. Mamy. Lepiej będzie ulepszać ten zamek. Dobra, nic ciekawego. Chociaż szkoda, że logistyka dopiero teraz. Tu tyle polata. Się przyda, chłopaku. Gildie może co? Mamy tych surowców od metra. Nawet tam. A ty idź tu. Partnerstwo przyjmiemy zawsze. Dobra, pająk. Podstawowy atak też jest zawsze dobry wybór. Aha, masz też portal miejski. Bardzo dobra decyzja. Trzeci. Niech te czary się pokręcą. Dobra, to jest złoto. Tak, i my zaczęliśmy tutaj latać, tylko się wycofałem, bo miły kolega czerwony się tu pojawił. Spróbujemy pyknąć te jednorożce tam. Modlitwa. Modlitwa to jest bardzo dobry czar. Czterech smoków. Dobra, jak masz zasięgiem, musimy dopaść. Tak się kaszle. Nie! Czego one mają tak wysoko? Zdajesz 150, to zdajesz 225. To będzie bardzo ciekawa walka. Mam inny pomysł. Dobra. Tu. No dobra, nie mam innego wyjścia. Ale błąd. Ale na farcie. Dobra, wracaj mi tutaj. Kolego. Sympatyczny. Ojej. Tu jest trochę armii, którą można by zwieść. Nie,
linii możesz tu dojechać, to dobrze. To mnie akurat cieszy. W jaskini przed tobą cztery czerwone smoki walczą z jednym zielonym. Za późno, by uratować zielonego smoka, ale możesz przynajmniej pomścić jego śmierć. Ty masz wodę, więc ta modlitwa to będzie dla ciebie idealnie. A nie zadziała znakowo. No ta, no bo oni są... Masz modlitwę. Ty masz już modlitwę! To ty się w ogóle, chłopaku, nie cofaj. Od tunelu władców podziemia sług smoczej królowej Nigonu. No to wiemy. Ulepsz sobie te pokazy. No i tu powiem wam, że ta mechanika, która jest w Heroesach czwartych, czyli te karawany, to teraz by było ideolo, bo bym sobie zbudował. Już nie wiem, skąd nam najbezpieczniej by było wziąć te wojsko. No chyba to z dołu tylko, no bo tu reszta by była zagrożona. Tak prędzej czy później. Ojej, 19 smoków. Zbudujemy. Chociaż jeszcze Tarnum może się poprzenosić. Nie wiem, czy nie zrobić teraz tego manewru. Tarnum... Patrz, jak trafił. Dużo masz tej many? 71. No też czekaj, zrobimy tak. Dobra. Dobra, to jest ulepszone wsio, więc... Tak naprawdę niepotrzebnie marnuje manę. A, Pegazy nie są ulepszone. No trudno. Mogę je zabrać, no ale... Jest jak jest. Jak to mówią, czasu nie cofniesz. Podjętka by się przydała, ale to jest gildia magii, więc... Ta gildia mi podniesie później, tak? To co będę chciał. Dawaj tu. Będzie uzupełnienie jakiekolwiek. Dobra, ty się wycofałeś. To jest dla mnie bardzo dobrą nowiną. Zrobimy taki myk. Cyk. Ty mi tutaj tylko weź to. Jesteś mój. Trochę tej ilości smoków się obawiam, ale to zaraz coś poradzimy na to. No chyba już poradziłem. Krasnolud, dawaj go. No i... Możemy się wracać. Ja wiem, możecie powiedzieć, że ej, powinieneś mieć armię, która się powinna sama bronić. Macie rację. Więcej, macie 100% racji. Ty pojedziesz tu i będziesz mi tu wojsko wozić. Że tak powiem, przydaj się na coś. Widzę głównicza, bo trzeba zbudować, wiecie co. Fajnie sobie złap, chłopaku. Ja wiem, że ostatni dzień. To zawsze coś. Odbij sobie to. No i dawaj tutaj. Ty możesz się tutaj, że tak powiem, poulepszać te wojsko i zostawić je. No i będziesz tutaj na górze. Moim dostawcą wojsk.
Cykl plus 5. No trudno. Wejdziesz przez ten. Przez Tartak. Już o 20% będzie nam. Będą nam finanse skakać. Dobra. Tylko będziemy sobie ulepszać. I tak jak mówiłem, przejedziesz przez. Tak powiem, siedź na tyłku. Znak odwagi. Co robi znak odwagi? 3 morale i 3 szczęścia. Fali śmierci raczej nikt nie będzie używał. Czyli wy tak będziecie co drugi tydzień wyjeżdżać. Co ty tu masz? No, powiedzmy, że coś masz. Przecież ta mapa już tak wygląda, jakby miało być blisko. Wiecie, nie chciałbym się koniec końców cofać, ani nic z tych rzeczy. Po prostu chciałbym dorwać miejsce, gdzie ty masz mistrza ziemi. No to mistrza ziemi, ale nie masz inteligencji. Coś kosztem czegoś, jak to mówią. Dobra, drugi wyjechał. Ja nie powiem, przydałby mi się zamek, chociaż żeby to mieć punkt zaczepienia. Ten ma smoki. 5 do 9. Ten ma 1 do 4. No zobaczymy, najwyżej Tarnuma będę wycofywał. Jak mówiłem, przydałby mi się zamek do złapania jakikolwiek. Dobra, Tarnum. Chciał, nie chciał. Tak jest. Mordermestwa. Dobra, i ty mi się czaisz tu na dół, czyli na Emerald. Tam, tu się tu na dół ładnie tak się tutaj kręcisz. Ja wyjadę ci tak, żeby tutaj było mi więcej równo, żeby on do tego sanktuarium nie zdążył. Jeszcze lepiej zrobiłeś ruch. Chłopaku. Zwany outstanding move tu wykonałeś. Mogłem te harpie mu zamieść, ale trudno. Na harpie też przyjdzie pora. Takie straty to nie straty dla mnie. Stajnie. Mówię, jak najszybciej muszę jakiś tam punkt zaczepienia dorwać, żeby łatwiej było mi się teleportować z miejsca do miejsca. No bo tak to, jak sami widzicie, jest gibel. No. Smocza ważka. Nienawidziłem ich. W sumie dalej ich nienawidzę. Jeżeli gram przeciwko Cytadeli, to tak naprawdę są dwa elementy, które mogą mnie na tyle poirytować, jest zamek. Są dwa elementy, które mogą mnie poirytować na tyle, że mogę nie dać rady. I tymi elementami w Cytadeli są ogromne gorgony, czy tam wielkie gorgony, zależy od tłumaczenia oczywiście. Bo te wielkie gorgony, to one dużo potrafią. Czy mam wiązkę błyskawic? Mam Inferno, które zada 180.
230. Osiemset. Dobra. Krzyszonko, którego nie mieliśmy wcześniej. I wirmagi. I czarne smoki. Powiem tyle. Ktoś tu będzie miał przerąbane. I to nie będę ja. Na razie te smoki zostawimy i powiem wam więcej. Zrobimy bohatera, który będzie miał te smoki. Z trzema smokami. Nie dość, że będzie mógł tutaj dobrze, wiecie, napsuć pi przeciwnikowi jako dosyć szybka czujka. Dobra, bo my za wiele ruchu nie mamy, więc... Jesteś najszybszy w tej armii. W tej powolnej armii, nomen omen. Dobra, ty nic nie masz, to ja się nawet tobą nie przyjmuję w takim razie. Jedziemy tu na dół, zobaczymy tę chatkę maga. Dobra, Clancy, możesz jeszcze jakiś ruch wykonać. Wow. Fuck. Dobra, wyjechał jakiś drugi gagatek. Dobra, bo my to widzieliśmy już. Myślałem, że coś na dole nam pokaże. Używając oczu maga. Dobra, ty tu na górze popatrz, czy coś możemy sobie tutaj zagarnąć. Teraz tak. Czy ty jesteś dużą armią? Ty jesteś dużą armią. Ty jesteś żadną armią. Ty możesz go walnąć. Po łbie. Zawsze to 1000 ekspa, tak? Więc proszę nie hejtować, a my tu jedziemy dalej. Jeszcze roczłek się zdublował. Dobra, nic tu ciekawego nie ma. Ale chociaż mu zajmiemy, żeby sobie nie zwiększał. Pogoń mnie tę mędę. Dobra. Tu smok, czyli on jednego smoka nie kupił. To dla nas jest dobra wiadomość. Dobra. Dobra, bo jak tyle mamy zamków, to możemy sobie zerknąć w gildię. Liczba miast, no ja przewyższam, no ale to raczej nie jest coś odkrywczego. Mogłem zawsze artefaktów kupić, ale to za moment. No i tak mam jakieś dziwne wrażenie, że niedługo Tarnum będzie musiał się wycofać. Takie mam jakieś wrażenie. Zamek. Nice. Stawiam ich do przodu, żeby jakąkolwiek prowokację to wykonać. No, Leszar. Okej. Okay. Dobra, siła armii u niego jest żadna i on tu ma czerwone smoki. Przydawca artefaktów, co ty tu masz? Nic ciekawego, tak na dobrą sprawę.
No dobra. Teraz oszacujmy, co tu się dzieje. Ty też nie masz nic. Ty coś masz, ewentualnie. Ale to też nie jest na tyle... Ty masz Mistrza Ziemi? Ale ty nie masz mądrości. Jak to by nie zabrzmiało. Mistrz odporności. No dobra, spróbuj się tam przemieścić. Zobaczymy, co oni tu zrobią. Dobra. Okej, bo ty masz i te smoki. Taki jesteś mocny. Zamku 6 sobie pojedziemy dalej. Wy macie 9 prędkości, więc wybór jest tylko jeden. No i tu ten Alamar, który nic nie ma. Może nawet go Walita tutaj ogarnąć. Dobra. Ale powiem wam, aż dziwnie, że... Podstawiam, że... Dalej będzie droga? Dobra, na pewno sobie skorzystamy. O nie! Dobra, stój sobie tak. To możesz na dół pojechać. Smoki. Tam gdzie mamy dojść. Tu jest jeden do obrony, zawsze chętnie. Tule. Okej, tu jest jeden teleport do nas. Ataku. Bardzo chętnie zawsze przytulę. No, a ty zawsze to jakiś ekspert kumulujesz. Tutaj Parnuma na wierch. Smoczek jeden więcej. Tylko Tarnuma. Okej, okay. No to wychodzi, że to będzie krwawy finał. No możesz tu lać. Widzisz czerwone i czarne smoki pilnujące złotych matek smoków. Chcesz uratować złote smoki, ale zdajesz sobie sprawę, że musisz zabić wszystkich strażników, nim rozkujesz matki smoków. Nie chcesz, by któryś z nich zginęła w bitwie. Zauważasz smocze jaskinie, w których gnieżdżą się młode zielone smoki. Na pewno dołączą do ciebie, by uwolnić swe matki.
Bo wiecie, przy takiej ilości armii i te złote smoki to tak średnio potrzebne. No ale je przytulę, no już nie będę taki, że już tego nie zrobię, tak? Czerwony zaraz na banicję. Tak jest. O nie! Modlitewnik odpalony. Tak bardzo. Weź tego smoka. Równie dobrze mógłbym wziąć te trzy czarne, które on ma. I do tego coś dorzucić. Ty masz który level? 12, tak, kochana? To widziałem jedno drzewo. Ty masz który poziom? 12. Drzewo raz. Muszę nabić swoich tych, wiecie. Swoich podkomendnych. I pewnie tak za kasę. Mistrzowi, dziękuję. Drugie drzewo. Wy sobie zrób ten tak zwany namiot. Demasowany atak. Dawaj do tego drzewka. Patrzę, czy tu gdzieś jeszcze było drzewko. Tu jest drzewko jeszcze. Trochę ich przepustuję, wiecie, bo tu jednak się może przydać. Dowowy mądrość w końcu. I przecież na starcie tutaj Kyra jak mi wyleci. Zaawansowany mądrość i zasuwasz poczary. Coś tu masz wojska? Masz. Gdzieś możesz wycofać już. Zapraszam koleżankę poczary. Zamczyska. Także teraz chwila tak zwanego oddechu. To oddychałeś, bo ty byłeś po tej stronie, co nie? Tak. Dobra. Teraz ty. Było wskrzeszenie? Nie tu. To przy okazji powiesz mi, jest wskrzeszenie tu. Może być i tu. Damy jeden czort. Niewiedza podbita. Można wysiedzieć tu w środku już. Zaawansowany. 15 poziom, nie jest tak źle. Tam, że tutaj raczej go nie podbije. Tak, chociaż teraz mógłbym stąd wyciągnąć ciebie tu. Dawaj tutaj. Już ostatnie takie podrygi. Będziemy kończyć ten scenario. Dobra, żeby było porówno. Mistrz mądrości. I bajka, jak mistrz mądrości, to możemy cię jeszcze z piąty poziom. Tu jest wszędzie to samo chyba, tak? Na piątce.
Tak, wystarczy, że w jednym zamku sobie. Zasadzka, o nie. Ale fajnie, bo expa sobie chłopaku nabijesz. Nie wiem, teoretycznie, zwłaszcza na enty to powinno poczekać. Też meteorytów też nie. Uwielbiam, jak się ktoś idealny mi ustawi. Nice. Odważnie, odważnie, ale skutecznie. No i dobra, ty masz 16, ty masz 15. Wszyscy są zadowoleni, możemy tarnumem jechać. Puszczasz krople krwi z fiolki na głowę każdej ze smoczych matek. Jedna po drugiej otwierają oczy i podnoszą się majestatycznie na pełną wysokość. Dziękujemy tarnumie, przyjacielu smoków. Motary nie ma już nad nami władzy. Czy chce przytulić złote smoki? Chce przytulić złote smoki, ale kosztem zielonych. Proste, że tak. No. Takie straty to nie straty. Nigdy nie sądziłem, że Pegazami będę zabijał smoki. To jest to samo, tak? No dobra, i to pewnie musimy jeszcze zająć. Tak, masz potężną armię, 10 złotych smoki. Twoi wrogowie nie mają wyboru i muszą poddać się twojej potędze. Pomijam, że tu pewnie już mam z 12 czerwonych. W tym zamku wcześniej też pewnie masę. Fajny scenariusz. Nie powiem, że nie, ale tak jak tutaj zapewne pamiętacie, mówiłem, że kończę scenariusz i koniec odcinka, także ja z wami się bardzo bardzo ciepło żegnam. Mam nadzieję, że miło spędziliśmy czas przy Heroesach. Trzymajcie się do następnego. Cześć.